Dotarliśmy do miejsc dla nas szczególnie ekscytujących, do Makao i Hongkongu. Cała historia się zaczęła, Makao się rozpoczęła właśnie przed świątynią Ama. Makao powstało. I również w architekturze widać takie połączenie stylów chińskiego i portugalskiego. Urzędowy język był portugalski. Tylko taki jest w umowie zapisane przekazania przez Portugalczyków, że przez 50 lat tak ma tutaj być zachowane. Makao składa się z trzech części. W tej chwili jesteśmy w tak zwanym centrum Makao. Jest to półwysep. Pierwsza wyspa się nazywa Taipa, a druga Koloan. Po lewej stronie wiele tutaj miejsc rozrywki, kasyn, restauracji. Pływające kasyno po lewej stronie. Przed nami... A ten budynek przed nami, to się ten z takimi złotymi szybami, to jest właśnie kasyno, do którego my się wybieramy dzisiaj. A ta góra? Tam pieniądze na nas czekają. A ta góra? A po lewej stronie taki park tematyczny, takie różne krajobrazy chińskie. Ponad 800 stołów do gry. I 2000 maszyn. Dwa lata temu było to otwarte, zostało to kasyno. Jest to pierwsze amerykańskie kasyno. Tutaj się uzyskuje teren, przywozi się ziemię z Chin, zasypuje się morze, wydziera się morzu i buduje się kasyna i hotele. Mieszkańców tutaj przypomina 450 tysięcy stałych. Po prawej stronie jeden ze starych fortów. Ta figura po lewej stronie ma 20 metrów wysokości. Zbudowana jeszcze przez rząd portugalski. Chinki tradycyjnie modlą się do Kun Lam, litościwej bodhisattwy, której świątynie spotyka się na terenie całego Makao. Około 5% mieszkańców tylko umie mówić po portugalsku. Na taki mała w tej chwili, na pierwszym planie rocznie około ponad 20 milionów gości tu przyjeżdża grać w kasynach. W tym roku nawet może będzie 30 milionów. Natomiast w Hongkongu można obstawiać wyścigi konne. Jest to też najbardziej przynoszący profity tor wyścigów konnych na świecie. Największe tam zarobki są, największe pieniądze na świecie tam się odbywają. Na porównania. Albercie, czy występuje takie zjawisko, że po prostu... No te budynki po prawej stronie, to też tam w głębi... Figurki jakieś. No. Koniki.
Ten budynek w przodzie po prawej stronie ma ponad 100 lat. Instytut Kultury tu jest. Po prawej stronie tego budynku jest Departament Kultury przy Urzędzie Miasta i Biblioteka Centralna. Cmentarz Świętego Michała. Symbolem Macao jest ocalała z tajfunu fasada katedry Świętego Pawła. Zaprojektowana przez Włocha, zniesiona przez Japończyków, a uczęszczana przez Portugalczyków. Znajdujemy się przed kościołem świętego Dominika. To zabytkowa XVII-wieczna budowla dominikańska. Przed nami autostrada na wyspę Taipa. Wychodzimy z portu i płyniemy promem do Hongkongu.